Państwo rolnicy, podziwiam was, podziwiamy was z Marcinem. Marcin, wejdź na wizję. Podziwiamy was wszyscy, kamraci, wspieramy was. I słowa konsula Rzeczpospolitej w Lwowie, który odważa się przeprosić, przepraszać Ukraińców za zachowanie rolników. Powiem wam, jest to hańba hańb. Konsul, który obraca się przeciwko narodowi swojemu. Chociaż to jest konsul z mianowania PiSu. Jak możesz, człowieku? Jak możesz się tak zachowywać? W tym momencie straciłeś u Ukraińców ostatnie, nawet najmniejsze jakieś odruchy szacunku. Zaśmiewają się do rozpuku. Jak to paliaczek czy paliakinia klęknęła na kolanko. Wstyd. Właśnie zakończyłaś swoją misję. To kobieta jest, tak, Marcin? Kończy się misja, kończy. Zakończyłaś swoją misję bycia konsulem w sposób haniebny i wstydliwy. I to już zostanie ci do końca życia. Będą opadną emocje, ale twoje działanie będzie naznaczone podłym zachowaniem i zdradą narodu. U nas zdradą narodu. Bo środowiska zlewackie pochwalą, że taka mądra jesteś. Naprawdę ci zależy na akceptacji tamtych ludzi? No to będziesz ją miała, jak ci zależy. My ciebie wyharkujemy na śmietnik historii. Tak.